Nagrania będą opublikowane na kanale Awangardy na YouTubie. Okej, dzięki. Okej, dobra. Generalnie, żeby nie było, ja się nazywam Zuzanna Śliwa, w pandomie działam Komprywian. I żeby nie było, ja się zajmuję głównie fantastyką, i to fantastyką włoską, ewentualnie rycerstwem. Ale, że tak powiem, jestem też po pierwsze osobą, która uwielbia queery, a po drugie zagorzałą kibicką, więc bardzo lubię literaturę sports fiction i z tego, że druga prelegentka, której niestety tutaj nie ma, jest autorką sports fiction, narodził się pomysł o tym, żeby trochę o tym porozmawiać, bo jest to ciekawy gatunek i w literaturze, zwłaszcza aktualnie młodzieżowej, i w serialach, filmach, animcach, ale do tego zaraz dojdziemy. I generalnie zaczynam od hokeja. Pierwszą taką książką jest Icebreaker, który na całe szczęście pojawił się przetłumaczony w 2022 roku przez Jacka Żuławnika. Zresztą jest to bardzo dobre tłumaczenie, bardzo polecam. No i rzeczywiście znajdujemy się tutaj w tym środowisku hokeistów, które jest przez osobę autorską przedstawione tak jako dosyć maczystowskie i homofobiczne, a jednak jest tutaj miejsce na postaci queerowe i na to, żeby one się bez większego problemu mimo wszystko wpasowały w te standardy, przed którymi są postawione. Generalnie główni bohaterowie, ja nie będę wchodzić w szczegóły fabuły, bo nie chcę nikomu spoilerować, czyli Mike i Jason, jak wiadomo, w sensie jak można się domyślić po premis książki, oni nie są hetero. Jeden z nich jest bi i jest to bardzo dobra bi reprezentacja moim zdaniem. I to faktycznie początkowo jest pewien problem dla ich środowiska, ale ostatecznie fakt, że są obaj masakrycznie utalentowani, przeważa. W sensie nie będziemy robić pod górkę komuś, kto ma taki talent i może nam coś dać w zamian tym swoim talentem. Co w sumie tak pokazuje taką trochę hipokryzję, że osobom utalentowanym wolno mimo wszystko trochę więcej. I jest to taki sportowy odpowiednik motywu ekscentrycznego artysty, któremu się wybacza więcej, ponieważ jest artystą. Generalnie to, że oni obaj zmagają się z bardzo podobnymi problemami okresu dojrzewania i dochodzenia do porządku z własną seksualnością, z własnymi pragnieniami, obawami i tak dalej, jest czymś, co wzmacnia bardzo ich relacje, bo tak naprawdę to działa jako katalizator takiego bardzo sensownego związku, gdzie można ze sobą porozmawiać, gdzie jedna strona drugą bardzo dobrze rozumie. To wbrew pozorom nie jest typowe enemies to lovers, które, co ciekawe, to jest motyw, który się bardzo często przeważa w sports fiction, jeśli mówimy o romansach. Tylko tutaj mam bardziej enemies to friends i też można sobie zadać pytanie, czy to na pewno są enemies, czy bardziej rivals, rywale. I dopiero potem to lovers, dopiero potem mamy ten związek wykrystalizowany. I ten platoniczny aspekt ich relacji staje się równie ważny dla fabuły jak ten romantyczny. I Icebreaker ma jedną zaletę, jedną reprezentację, która niesamowicie mnie ucieszyła podczas lektury i uważam, że jest zrobiona fantastycznie, ponieważ nikt praktycznie o niej nie mówi. Ona jest wrzucona jako parę zdań w różnych miejscach książki i to jest fakt, że siostra Majka Bailey jest osobą poliamoryczną. I nikt nie ma z tym problemu, że mówimy o więcej niż jednym partnerze. To jest absolutnie fantastyczne.
Trochę podobne do Icebreakera jest Miasto Niedźwiedzia Frederika Backmana, wydane w 2020 przez Sonia Draga i przekład zawdzięczamy Annie Kitce, gdzie mamy naszego głównego bohatera Benjamina Owicha, czy też Bendiego po prostu, który jest postacią homoseksualną jak najbardziej i niespecjalnie sobie radzi z siedzeniem w szafie, a z drugiej strony bardzo boi się z niej wyjść, ponieważ obawia się jednak wykluczenia, bo to jest bardzo mała, zamknięta społeczność. I w efekcie tych wszystkich emocji, które się w nim kłębią, wyładowuje emocje w postaci agresji na lodowisku i także takich zachowań bardzo autodestruktywnych, zażywania narkotyków, nadużywania alkoholu, przesadzania generalnie z różnego typu używkami. I będzie jest przykładem takiej postaci, dla której to skrywanie swojej tożsamości oznacza pewnego rodzaju drogę ku samozagładzie, czy też samozniszczeniu. I co jest bardzo ciekawe, bardzo martwiące z punktu widzenia społecznego, to jest to, że mało kto to dostrzega, a nawet jak dostrzega, to mało kogo to obchodzi, bo większość osób, które on spotyka na swojej drodze, uważa, że to taki etap, on jest młody, musi się wyszumieć, nic się nie stało, chłopcy tak mają, a generalnie to, że on wyładowuje swoją agresję na lodowisku, jest wręcz dobrze widziane, bo hokeista powinien być agresywny, hokeista nie powinien się bać zaatakować przeciwnika do poziomu, który jest już naprawdę niebezpieczny dla jednej i drugiej strony. I nadal będąc przy hokeju, ponieważ jak bardzo szybko zauważycie, są sporty, które sports fiction queerowy lubi bardziej. Hokej w sumie nie jest takim dziwnym wyborem, jak się zobaczy na przykład za kogo wychodzą zawodniczki NHL, głównie za siebie nawzajem. Jest to dosyć pocieszające. W Like Real People Do, który jest absolutnie przeuroczą książką, którą polecam wszystkim, szczególnie biorąc pod uwagę, jaką mam pogodę za oknem. To jest tak ciepłe, że was rozgrzeje momentalnie. I tutaj mamy hokej w tym bardzo specyficznym zestawieniu z łyżwiarstwem figurowym, które często jest w parach hetero. Cyklon jest hokeistą, ona jest hokeistką, ona jest łyżwiarką figurową. A tutaj mamy hokeistę i byłego już łyżwiarza figurowego. I mamy oczywiście tą historię miłosną z Aleksem, który ma 19 lat, całe życie przed nim, cała kariera przed nim, jest najmłodszym kapitanem NHL, w ogóle po prostu największa gwiazda, jaką możecie sobie wyobrazić. Tylko że on się zmaga z takim dosyć ostrym anxiety disorder, stanami lękowymi, stanami pod depresję, a że nie chce absolutnie dać poznać, że coś jest z nim nie tak i może potrzebuje pomocy, to tak jak Benji w tej poprzedniej książce, on zaczyna się władowywać na swoim otoczeniu. Natomiast nasz łyżwiarz figurowy ma problem pod tytułem moja kariera jest skończona, ponieważ moja choroba, tutaj jest doskonale oddana epilepsja i jego związek generalnie z jego psem opiekuńczym. Moja choroba nie pozwala mi dalej trenować, co ja mam ze sobą zrobić. I jak to w romansach takiego typu bywa, ich pierwsze spotkanie jest cokolwiek nieprzyjemne, ale z biegiem czasu zostają coraz lepszymi przyjaciółmi, no a w związku z tym liczba lajków na Insta tak trochę im rośnie, co jest w sumie pozytywne w ten czy inny sposób. I Elijah, czyli nasz łyżwiarz figurowy, generalnie jest opisywany jako taki wzorowy gej, czyli osoba, która ma absolutnie gdzieś to sobie, kto o nim pomyśli i on nikogo nie będzie przepraszał za bycie sobą. I to jest absolutnie osoba, która nie ma problemu odpyskować na Twitterze, że homofobia wyszła z mody tak w poprzednim stuleciu. U Aleksa to jest
On z jednej strony nie ma problemu ze swoją tożsamością, z drugiej nie chce, żeby się ktoś dowiedział, bo powody. Bardzo jest to typowe. A jednocześnie tak naprawdę to nie queerowość jest tutaj głównym problemem tych postaci, bo większość osób jest w stanie to zaakceptować. Na przykład drużyna hokeja tutaj jest tak wspierająca, jak się tylko da. Tylko to, co jest prawdziwym problemem, jest ich własna psychika. I fakt, jak chcą ich widzieć inni. I jak oni chcą być postrzegani przez tych innych. I co to robi człowiekowi, kiedy w sumie jedynym feedbackiem od otoczenia, który ci się wydaje, że dostajesz, to jest graj lepiej, ogarnij się, bardziej się staraj, marnujesz swój talent, przestań się nad sobą rozczulać i tak dalej, i tak dalej. I ta książka też pięknie pokazuje, jak ważne jest wsparcie otoczenia, przyjaciół, partnerów, rodziny, nieważne, jakichkolwiek innych osób w walce z zaburzeniami psychicznymi. I teraz wchodzimy w sekcję pod tytułem łoźwiarstwo figurowe i dlaczego jest to chyba najbardziej reprezentatywny sport w queerowym sports fiction. Zaczynając od Yuri on Ice, które nie jest książką, tylko jest animcem z 2016 roku. I jak to się śmiałyśmy ze współprelegentką, to jest pewnie powód, dla którego większość osób będzie chciała słuchać tej prelekcji. Ponieważ Yuri on Ice jest absolutnie jedną z najsłodszych rzeczy, jakie oglądałam w życiu. I to, jak doskonale on oddaje łyżwiarstwo figurowe w niektórych aspektach, a w niektórych aspektach jest równie fantastyczne, co jednorożce chodzące po ulicy. Tylko, że tak naprawdę to jest taka historia, że nie zwraca się na to uwagi. Więc mamy główny wątek romansowy, partnerski, Juriego, reprezentanta Japonii i Wiktora, byłego, być może aktywnego na nowo, jako że nie dostaliśmy drugiego sezonu ani filmu, to trudno powiedzieć, reprezentanta Rosji, który postanawia, że zostanie trenerem Juriego. I tu jest jeden z największych problemów tego animca pod tytułem, że trener i zawodnik jednak nie powinni wchodzić ze sobą w relację romantyczną, ponieważ to się może skończyć na bardzo złe sposoby. Z drugiej strony to jest fikcja, to jest fantazja i to bardzo słodka fantazja, która też pokazuje właśnie tą rolę wsparcia drugiej osoby. Po drugiej stronie mamy Yurię i Otabeka, który wydaje mi się, że to nigdy nie było absolutnie potwierdzone, że oni są ze sobą. Ale mam wrażenie, że to jest jeden z tych przykładów, kiedy fandom wie lepiej. Gdzie z kolei mamy zestawienie tego bardzo nerwowego, chcącego po prostu być najlepszym z najlepszych Yuria i Otabeka, który chce być jak najbardziej dobry, ale jednak jest opanowany, taki wręcz zimny. Te przyciągające się i odpychające się przeciwieństwa tutaj pięknie zagrają. No i oczywiście, że tak powiem, fandom Yuri on Ice jest bardzo płodny pod wieloma względami, więc byłby w stanie podać tutaj jeszcze prawdopodobnie z 10, jak nie więcej, paringów różnych figur geometrycznych. Co jest bardzo ciekawe, w Yuri on Ice jest naprawdę świetnie odzarowany cykl Grand Prix, czyli jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu łyżwiarskim. I mamy tutaj ten motyw przewodni, rywali, którzy stają się przyjaciółmi, a potem czym więcej, tej odnalezionej rodziny, nowej rodziny, którą nie łączą więzy krwi, ale wspólna pasja, wspólne przeżycia, to, że spędzamy razem masakrycznie dużo czasu, czyli tutaj właśnie tą społeczność łyżwiarską, która generalnie próbowano sprawić, żeby nie wyglądało to, że łyżwiarzami figurowymi są tylko mężczyźni, mamy dwie solistki, ale chyba wszyscy bardzo szybko o nich zapominają. Jest tutaj masa humoru, fantastycznie napisane postaci z drugiego planu i bardzo, bardzo, bardzo dużo mrugnięć okiem do rzeczywistości.
Ten serial nawet w niej miejscami nie próbuje być subtelny do poziomu, gdy komentatorem w ostatnim odcinku jest prawdziwy łyżwiarz, odwzorowany w stylu anime i nawet sam podkładał pod siebie głos. Świetnie zrobione. Ale jeśli ktoś się naprawdę interesuje łyżwiarstwem, to bardzo szybko się zorientuje, okej, ta postać była wzorowana na tym i na tym. Okej, to się w rzeczywistości wydarzyło tak i tak. Więc pod tym względem czapki z głów. Potem jest coś, co zastanawiałyśmy się, czy rozbić to po prostu na cztery książki, czy opowiadać o tym razem. W końcu uznałyśmy, że w sumie nie ma co się rozwodzić nad fabułą poszczególnych, ponieważ to są typowe romanse. Łyżwiarskie powieści Kairi Andrews, które dzieją się wszystkie w tym samym uniwersum, czyli postacie z jednej mogą się pojawiać w drugiej, w trzeciej i się ze sobą przeplatać, te historie mogą na siebie nawzajem wpływać. I która też pokazuje to łyżwiarstwo figurowe jako dyscyplinę, która lubi queery, ponieważ jest generalnie postrzegany jako sport o wiele bardziej tolerancyjny od innych, co na przykład widać też po biografii Juliana Cicerona, mistrza olimpijskiego w tańcach na lodzie, który sam przyznaje, że lodowisko było jedynym miejscem, gdzie on czuł się akceptowany. A z drugiej strony mamy natomiast przykłady zachowań cokolwiek homofobicznych, na przykład ze strony również mistrza olimpijskiego, tylko że solistów Nathana Chena, więc różnie to bywa. Ale ten stereotypowe postrzeganie właśnie łyżwiarstwa figurowego, też gimnastyki artystycznej, jako tych sportów bardziej otwartych, przekłada się na twórczość literacką. I trudno powiedzieć, czy faktycznie procent queerów w łyżwiarstwie jest wyższy niż w innych dyscyplinach, ale na pewno jest wyższy procent wyautowanych queerów. I na tym właśnie gra Kaira Andrews. I ona jest samowydającą się amerykańską pisarką, amerykańską autorką właśnie romansów, która ma to swoje właśnie całe łyżwiarskie uniwersum. I należą do niego powieści takie jak The Next Competitor, Cold War, Only One Bed i Kiss and Cry. I generalnie, tak jak już powiedziałam, wszystkie tomy egzystują w jednym uniwersum. Historia Deva i Michałiła, która jest opowiedziana w Cold War, bardzo, że tak powiem, działa jako natchnienie i pomoc swego rodzaju psychiczna dla bohaterów Only One Bed czy Kiss and Crime. Ponieważ to jako że jedna historia dobrze się skończyła, to bohaterowie innych mogą uwierzyć, że też będą mieć swój happy end. I co ciekawe, tutaj też homofobia nie zawsze jest głównym problemem. Wręcz bym powiedziała, że jest najmniejszym problemem bardzo często głównych bohaterów. Większym problemem jest to, że oni są albo rywalami na lodzie, albo na przykład w Cold War największym problemem jest tak naprawdę narodowość Michaiła, to, że on jest Rosjaninem, a jak zostało na przykład powiedziane w takim jednym Netflixowym filmie Eurowizji, to jak wiadomo w Rosji nie ma gejów, więc a poza tym związek Rosjanina z Amerykaninem zawsze budzi z jakiegoś powodu dosyć gwałtowne reakcje. Na przykład w Kiss and Cry natomiast mamy łyżwiarzy parowych, co też zrywa z tym stereotypem, że partnerzy sportowi tutaj w parach zawsze jeździ mężczyzna z kobietą, przynajmniej na ten moment, że partnerzy sportowi są partnerami w życiu i to wbrew pozorom jest bardzo niedoradzane, ponieważ podobnie jak w sytuacji zawodnik-trener może się skończyć z pięciami i w domu, i na lodowisku w tym przypadku, bo po prostu przenosimy problemy z jednego życia do drugiego. I prawda jest taka, że Kairi jako autorki homofobię naszego świata nie za bardzo interesuje. To nie jest ktoś, kto chciałby pisać o problemach
psychicznych związanych właśnie z tym aspektem życia. On jakby, ona nie wymyśla świata na nowo, to nie jest niesamowicie queer, normatywna rzeczywistość, tego nie będę twierdzić, absolutnie, ale jednak wciąż jest to świat lepszy, dający zdecydowanie więcej nadziei, gdzie tak naprawdę nikogo nie martwi to, co powie rodzina, to, co powią przyjaciele, a przynajmniej nie w sensie, o Jezu, mama i tata mnie wydziedziczą, bo podobają mi się chłopcy, tylko co mama i tata powiedzą na to, że obcałowuję się w szatni z moim rywalem. To jest większy problem. I tu są okładki pozostałych. Biorąc pod uwagę, że mamy październik, to Only One Bed, który jest taką typową komedią świąteczną, bardzo polecam. I odchodząc na chwilę od panów, przechodzimy do pań. I generalnie Keira Andrews się jak najbardziej przyznaje do tego, że ona po prostu pisze gejowskie romanse, ale generalnie w tekstach kultury dotyczących łyżwiarstwa dużo łatwiej jest o reprezentację gejów czy mężczyzn biseksualnych niż lesbijek albo kobiet biseksualnych. Natomiast w rzeczywistości jest ich albo mniej więcej porówno, albo kobiet jest trochę więcej, przynajmniej tych wyautowanych. Gabriela Papadakis, czyli właśnie partnerka Juliana Cicerona, Kathleen Weaver, Natalia Zabijako, której partnerką jest rosyjska tenisistka Daria Kasatkina, Kira Korpi, naprawdę jest sporo tych kobiet, które uznały, że nie mają siły dłużej udawać, że są hetero. I trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? W sensie, dlaczego mamy więcej wyautowanych kobiet niż wyautowanych mężczyzn? I generalnie zapewne wynika to po części ze względu na postrzeganie kobiecego i męskiego łyżwiarstwa, bo stereotypowo uważa się, że kobiece łyżwiarstwo ma cieszyć oko, a męskie ma być sportem, takim prawdziwym dla męskich mężczyzn. I w łyżwiarstwie bardzo długi czas dominowało takie male gaze, takie męskie spojrzenie właśnie na to, że łyżwiarki mają być ładne przede wszystkim. Niestety to nadal jest duży problem. No i male gaze zakłada też, że ten obiekt zachwytu, który po prostu uznajemy za niesamowicie piękny i wszystko, powinien być potencjalną partnerką. Więc swoją drogą mężczyźni mają paradoksalnie łatwiej, bo mimo właśnie tego uznania, że to jest prawdziwy sport dla prawdziwych mężczyzn, to w takim ogólnym spojrzeniu na łyżwiarstwo figurowe, to już i tak jest niemęska dyscyplina. Więc czy się wyautują, czy nie, co za różnica. W prawdziwym życiu dosyć znaczna. Ale taki wątek właśnie lesbijskiego przebudzenia mamy w autobiograficznym komiksie Zawirowania, które zostało wydane przez Kulturę Gniewu w tłumaczeniu Kai Makowskiej. Dzięki Bogu, bo jest to przepiękny, niesamowicie wzruszający komiks. I generalnie ten problem właśnie coming outu w tożsamości jest tak dosyć na drugim planie. To jest jeden z bardzo wielu aspektów tożsamości bohaterki. Ona jak najbardziej boi się wyoutować ze względu na bardzo zinternalizowaną i często absolutnie nieświadomą homofobię koleżanek, bo ta homofobia sprowadza się tak naprawdę do tego, że w szatni się powtarza żarciki o lesbijkach, czy takie stwierdzenie, że czałowanie się z dziewczyną, ble. Ale that's it.
dużo większym problemem jest właśnie to male gaze, to męskie spojrzenie, które autorka i bohaterka bardzo krytykują i bardzo źle się z nim czują, bo jest zauważone na przykład to, że bohaterka jako łyżwiarka nie może nosić bielizny, bo sędziowie to zauważą i odejmą punkty, bo prezentuje się gorzej niż koleżanki. I że ona się boi jeździć podczas okresu, bo nie daj Boże pojawi się odrobina krwi na kostiumie i co to będzie? Koniec świata. I to jest tak naprawdę jej największy problem i rzecz, z którą musi sobie poradzić, z którą tak naprawdę wszystkie jej koleżanki muszą sobie radzić w jakiś sposób. I ostatnie z gatunku łyżwiarstwa figurowego, obiecuję, to jest jednym tchem, wydane właśnie przez, napisane i wydane przez osobę, która powinna tą prelekcję prowadzić, czyli Joanna Krystyna Radosz. Jest to powieść absolutnie polska od początku do końca, dzieje się w Toruniu przez większość czasu i nie ma słów, którymi mogłabym się odpowiednio nimi zachwycać, w sensie tą książką. I główna bohaterka, Eleonora, czy też Leona, jak wszyscy ją nazywają, jest absolutnie postacią biseksualną, która swój biseksualizm odkrywa, ale nie ma z nim jakiegokolwiek większego problemu. W sensie ona nie twierdzi, że teraz jej kariera po prostu legnie w gruzach, ponieważ zauważyła, że podobają jej się dziewczyny tak samo jak chłopcy. Absolutnie nie. Ona jest wychowana w środowisku, które tak naprawdę wzruszy na to ramionami, czy ona będzie z chłopakiem, z dziewczyną, kogo to tak naprawdę obchodzi. Mamy XXI wiek i są ważniejsze problemy. I tym, co jest prawdziwym wyzwaniem dla niej, to nie jest to, że mój chłopak się ostatnio dziwnie zachowuje, czy oh my god, podoba mi się ta dziewczyna, która jest asystentką mojego trenera, co mam robić. Tylko właśnie takie poszukiwanie własnej drogi, nie co mi daje radość, czy na pewno jestem w stanie poświęcić wszystko dla tego sportu, czy ja w ogóle chcę to dalej robić, czy to jest coś, co kocham, czy coś, co nauczyłam się kochać. I te rozterki właśnie takiej nastolatki dosyć zagubionej, a jednocześnie wchodzącej w ten świat dorosły zdecydowanie za wcześnie, jest oddany fantastycznie. I co ważne właśnie w tym świecie powieści, największy nacisk przez otoczenie to łyżwiarskie kładzie się na to, by zawodowy sportowiec był tak naprawdę zero seksualny. W sensie niech ci się podoba kto bądź, ale tym, na czym powinno się skupić, to jest kariera. I to jest twój cel. W sensie twoim celem jest bycie najlepszym i związek cię tylko będzie rozpraszać. Więc tak naprawdę najlepiej się w nic nie angażuj. Najlepiej zapomnij o tym, że jesteś człowiekiem i masz emocje. Czy hormony, czy cokolwiek. I co ważne, Leona absolutnie nie jest jedyną queerową postacią w tej książce. Są inne, przy czym na dalszych planach, bo to jednak jest, to trochę jest powieść jednej bohaterki. Najwyraźniejszym z nich jest Dawid, który jest taką nadzieją polskiego łyżwiarstwa. I też wyautowanym gejem, który ma tak trochę wylane na otoczenie i na to, co otoczenie sobie o nim pomyśli. Inne sporty, już nie związane z zimą czy z lodowiskiem. I zaczniemy od hardstopera, czyli chyba jednego z najbardziej rozpoznawalnych w tym momencie queerowych komiksów. Autorstwo oczywiście Alice Osman, przetłumaczonego przez Natalię Mentra-Krudą i wydanego w Jaguarze w 2021 roku, to znaczy pierwszy tom.
I tutaj mamy wątek rugby, które tak naprawdę, umówmy się, nie odgrywa tutaj najważniejszej roli z możliwych. Dla Nika rugby jest pasją, czymś, co on naprawdę kocha, chce robić w życiu, uwielbia i co jest dla niego bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ale dla Charlie'ego jest takim pobocznym hobby, do którego w sumie na początku nawet nie był przekonany, bo pierwszą, najważniejszą funkcją tego sportu było to, żeby się do Nika zbliżyć, żeby spędzać z nim więcej czasu. Co zdecydowanie jest zachwycające, to pani trenerka drużyny, która bardzo jasno mówi, że na jej warcie nie ma miejsca na żadną homofobię i że jeśli którykolwiek z chłopaków zostanie jakkolwiek skrzywdzony, to ma do niej przyjść. Ona chętnie udzieli pomocy, wesprze i załatwi sprawę, jeśli będzie trzeba. Heartstopper pięknie i bardzo w sposób taki poruszający pokazuje skutki coming outu na dwóch bardzo różnych przykładach, bo u każdego z bohaterów odbyła się on inaczej. U Charlie'ego tak naprawdę, pomimo tego, że minęło już trochę czasu od jego coming outu, to on wciąż jest, on nie może zapomnieć tego, czego doświadczył, on nie może zapomnieć tego prześladowania, tego strachu, którego doświadczył. I to, że on tak bardzo nie naciska na Nika, żeby ten wyszedł i powiedział, okej, to jest mój chłopak, też z tego wynika, bo on chce oszczędzić bólu tej osoby, na której mu zależy. Natomiast sam Nick i jego biseksualność to jest przewspaniała reprezentacja, bo tak naprawdę od momentu, gdy te wszystkie strzałki w jego mózgu się połączą i pokażą, ja podobają się i chłopcy, i dziewczyny, to jest normalne, to on absolutnie nie ma problemu z samoakceptacją. Okej, podobają mi się chłopcy i dziewczyny. Dobre, jestem tą samą osobą, którą byłem dzień wcześniej. I on nie wmawia sobie w żaden sposób, że to tylko faza, czy że o matko, muszę teraz wybrać stronę, albo umawiam się tylko z chłopakami, albo tylko z dziewczynami i nigdy nie mogę tego zmienić do końca życia. Czegoś takiego nie ma ani przez moment u niego. On rzeczywiście jest, waha się przed coming outem w niektórych sytuacjach, ale to nie jest tak, że on się tego wstydzi. To jest po prostu coś, ma taką wewnętrzną blokadę prawdopodobnie narzuconą właśnie przez to, że żyjemy w społeczeństwie, jakim żyjemy, ale gdy w końcu ją przezwycięża, on się spotyka z zupełnie inną reakcją niż Charlie. Może dlatego, że Nick zawsze był z bardziej wspierającego domu, z lepiej sytuowanego domu, i też był bardziej popularny niż Charlie, więc znowu mamy to, że niektórym wolno więcej. I co również jest pięknie rozegrane, zwłaszcza w pierwszym i drugim tomie, to jest wątek uniezależnienia się od toksycznego byłego. I tego, że niektóre zachowania, którego doświadczyliśmy w związku, są w stanie niesamowicie nas podkopać, nawet nieświadomie. I to z nami zostaje i potrzeba czasu, czasem bardzo dużego czasu, żeby zdać sobie z tego sprawę i pozwolić tym emocjom wybrzmieć, aż w końcu umrzeć. I to jest coś, co powraca w następnej książce, czyli She Drives Me Crazy, Kelly Kinlan, przełożonej na polski przez Iwonę Wasilewską, wydane w 2020 roku przez Jaguara z angielskim tytułem, więc jak będziecie chcieli złapać gdzieś w księgarni coś, to nie przejmujcie się tym, że tu jest po angielsku. Prawdopodobnie książka jest w środku po polsku, gdzie mam i dwie dziewczyny, Scotty Zayas i
które się delikatnie mówiąc nie lubią. I to tak bardzo się nie lubią. Tylko, że kiedy Scotty ma tak zwany najgorszy dzień w życiu, gdzie nic jej nie wychodzi, przegrany mecz, była, która jej utrudnia życie, szkoła, która utrudnia jej życie jeszcze bardziej, to na dobry koniec dnia wpakowuje się w auto swojej największej rywalki na szkolnym parkingu i kończy się to tym, że musi robić za jej szoferkę, dopóki tamto drugie auto nie wróci z naprawy. Co obu dziewczynom się bardzo nie podoba. Do momentu, kiedy nie zdają sobie sprawy, że tak w sumie mogą to wykorzystać na własną korzyść. A potem zaczynają się dziać rzeczy. I tutaj tak samo w Heartstopperze jest właśnie niesamowicie ważny ten wątek tego, jak trudno jest wyjść na dobre z toksycznej relacji. Nawet po tym, jak się zerwało. Scotty i Tali, jej była dziewczyna, jej rywalka, jej dosłownie ciemni w oku, one już nie są razem. A mimo to ten wspomnienie tego związku nadal kładzie się takim cieniem bardzo nieprzyjemnym na relacje Scotty ze sportem, z samą sobą, z innymi ludźmi, bo to jej każe myśleć tak naprawdę, że może rzeczywiście ona jest problemem i że to zawsze była jej wina, nigdy tej drugiej osoby i że może naprawdę jest tak beznadziejna, jak jej się wmawia i może powinna dać sobie spokój z koszykówką, ze znajdowaniem sobie innych ukochanych, generalnie z czymkolwiek w życiu, co wymaga jakiegoś wysiłku. Drugim bardzo ważnym wątkiem i cokolwiek sportowym, napisanym moim zdaniem dużo lepiej niż koszykówka, to jest zwrócenie uwagi na to, jak stereotypowo traktowane są cheerleaderki. Wracamy znowu do tej problematyki male gaze, tego męskiego spojrzenia, które o, cheerleaderka, super, to znaczy, że po prostu musisz ładnie wyglądać i to jest twoja jedyna rola. I tego, że cheerleaderki się traktuje jako taki dodatek do prawdziwego sportu, czymkolwiek ten prawdziwy sport by nie miał być, jakby nie zwracania uwagi na to, że te dziewczyny trenują równie ciężko jak inni i że są niesamowicie wygimnastykowane, niesamowicie zdolne, mają wyczucie rytmu i bardzo dużo rzeczy, gdzie takich właśnie, nie wiem, koszykarzom czy rugbystom można by uznać, że chyba jednak trochę brakuje. Ale one nie są ważne, one są tylko dodatkiem. I She Drives Me Crazy gra pięknie właśnie z tym stereotypem znanym chyba po prostu z prawie każdej licealnej amerykańskiej komedii filmowej i literackiej też, tej złej, okropnej kapitanki cheerleaderek. I tu od samego początku można się zastanawiać w sumie, czy Irene naprawdę jest taką złą osobą, czy ona chce robić te rzeczy, czy to jest w sumie takiego rodzaju maska, którą ona uwierzyła, że ona musi nosić, żeby zasłużyć w jakiś sposób na to miejsce, w którym się znajduje. Że jeśli pozwoli sobie być sobą, jakkolwiek to brzmi, to straci wszystko to, co osiągnęła, bo cheerleaderki takie nie są. Cheerleaderki są tym właśnie obrazem, który znamy z filmów, seriali, z książek, więc ja muszę być taka sama, to wtedy nic się nie stanie, wtedy będę bezpieczna. To jest bardzo, ale to bardzo typowe enemies to lovers, któremu jednak absolutnie nie można odmówić uroku. Jest wspaniałe poczucie humoru i też takie przymrużenie jednak oka, na zasadzie to nie do końca zawsze jest na serio. I jak już w sumie trochę wspominałam, koszykówka jest tutaj ważnym elementem fabuły, ale chyba najgorzej napisanym, świetnie zresearchowanym, ale najmniej jakby emocjonalnym. To, co się dzieje na boisku, nie jest tak ważne, jak to, co się dzieje u Scotty w życiu, czy w jej relacji z Tali poza tym boiskiem.
Następnie mamy dwie książki dziejące się w społeczności gimnastyków sportowych czy oraz gimnastyczek sportowych. Ponieważ gimnastyka sportowa i artystyczna to też są takie sporty, które z jednej strony są uznawane za po pierwsze mniej męskie, po drugie co one robią na olimpiadzie to nie jest prawdziwy sport. Polecam komukolwiek, kto tak mówi, spróbować z jakąkolwiek dyscypliną. Chętnie popatrzę. Czy za takie właśnie, no, tam wszystko ujdzie. I pierwszą z tych książek jest Tumbling, Kaylee Carter, które opowiada historię pięciu dziewczyn. Grace, która jest właśnie taką idealną gimnastyczką, która kocha ten sport całą sobą i po prostu nieważne, jak bardzo by się nie starała, to i tak w swoich oczach nigdy nie będzie odpowiednio perfekcyjna. I ten perfekcjonizm u niej jest naprawdę, on już dawno przekroczył poziom zaburzenia. Lee, która jest przyjaciółką, najlepszą przyjaciółką Grace. I jest taką idealną po prostu dziewczyną, która wydaje się, że ma ona wszystko, ona ma talent, ma wspaniałe oceny, ma przyjaciół. No i tą jedną rzecz, którą musi ukrywać, no bo jak się sędziowie dowiedzą, albo jak rodzice się dowiedzą, to wszystko się sypnie. Jest Camille, która jest taką osobą, takim people pleaserem, która zrobi wszystko tylko po to, żeby ludzie nie byli na nią źli. I żeby tylko jej mama uważała, że mam super córkę i żeby jej chłopak uważał, że mam super dziewczynę. Jest Wilhelmina, która po prostu zrobi wszystko dla Igrzysk Olimpijskich. I jest Monika, która tak naprawdę w pewnym momencie zostaje główną bohaterką. I to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek queerowością, to ma dużo wspólnego z czymś dużo gorszym. Czyli z problemem molestowania seksualnego w sporcie, niestety. I to jest to, z czego autorka bardzo próbuje się pokazać, że jasne, nie ma, zwłaszcza u nastolatek, nie ma problemów większych i mniejszych. Dla nastolatki wszystko jest największym problemem świata. Ale tak naprawdę, kiedy twoja przyjaciółka zostaje bardzo skrzywdzona, to nagle przestaje być ważne, czy okej, mój chłopak się na mnie wkurzy, czy oh my god, moja matka się dowie, że jestem lesbijką, bo jest osoba, której trzeba bardziej pomóc. I to jest książka, która pięknie i też bardzo w sposób taki doprowadzający autentycznie do łez podczas czytania uczy tej współpracy i w zespole, i w drużynie, ale też właśnie w życiu prywatnym, tego radzenia sobie z presją, a przede wszystkim w tego, że jak widzisz niesprawiedliwość w życiu, w sporcie, never mind, to chcesz coś z tym zrobić. Że nie pozwolisz, żeby to się tak toczyło, ponieważ tak było zawsze. Bo to nas do niczego nie doprowadzi. Czymś, co jest po tym dosyć smutnym tekście, są Olympic Enemies, które są absolutną świeżynką z 2023 roku, autorstwa Rebeki J. Caffery. I tutaj akurat mamy drużynę męską w gimnastyce sportowej, brytyjską. I to jest, jak ja się śmieję, marzenie ściętej głowy Brytyjczyków o igrzyskach w Paryżu. Ponieważ no nie wróżej masz takich sukcesów, ale każdy może marzyć. I główną jakby parą są Lucas i Oliver, którzy są oczywiście największymi rywalami, jakich można sobie wyobrazić. Do momentu, kiedy w pewnym momencie Oliver nie staje w obronie Lucasa na konferencji prasowej. I ten drugi wtedy zaczyna myśleć, że okej, może przesadziłem, może to nie jest najgorsza osoba we świecie.
I co wspaniałe, w tej książce jest przepiękna, wspierająca relacja z dziadkami. Na zasadzie, kogo na litość boską wchodzi, z kim sypiasz, czy nie sypiasz, czy cokolwiek tam robicie ze sobą. My cię będziemy kochać i wspierać bez względu na wszystko. I wbrew pozorom i tej pięknej okładce, to nie jest taki romans, gdzie ta miłość romantyczna jest najważniejsza, czy pokonuje po prostu wszystkie przeszkody tylko dlatego, że jest miłością romantyczną. Tutaj dużo ważniejsza jest ta miłość rodzinna, właśnie te relacje z dziadkami, z rodzicami, z rodzeństwem, dla którego zrobi się wszystko. I przyjacielska, gdzie na samym początku mamy przepiękny kontrast w drużynie, gdy trzech zawodników jest takimi muszkieterami, nierozłącznymi w ogóle, best friends forever. I mamy tego czwartego, który to jest pan samotny wilk, po prostu, któremu nikt nie jest do szczęścia potrzebny, nigdy nie był, nigdy nie będzie. I jedyne, czego on chce, to złoty medal. Jest takie, sure, oszukuj się, chłopie, dalej. I podobnie jak widzieliśmy to właśnie u Carrie Andrews w tych romansach łyżwiarskich, to nie jest świat idealny, absolutnie. To nie jest jakaś alternatywna rzeczywistość, ale jednocześnie wciąż jest bardziej taki puchaty, taki ciepły i na pewno mniej homofobiczny od tego, w którym żyjemy w tym momencie. I jeśli można czymś zachęcić do lektury, to tym, że nie mogło zabraknąć motywu z tylko jednym łóżkiem, ponieważ najwyraźniej Brytyjczycy uważają, że Francuzi nawet wioski olimpijskie nie potrafią zrobić poprawnie. Jest jeszcze Fans, który jest komiksem autorstwa C.S. Packard, bardzo dobrej autorki, którego motywem przewodnim jest szermierka. I autentycznie sport gra tu pierwsze skrzypce bez w ogóle zastanowienia. Ja nie wiem, co bohaterowie by robili ze swoim życiem, gdyby nie uprawiali sportu do tego poziomu. A jednocześnie jest to historia, jak i wiele. Ale opowiedziana w sposób tak słodki, że jakby można machnąć ręką na te wszystkie klisze i stereotypy. To nie jest ważne. Mamy Nikolasa, naszego głównego bohatera, który jest synem, ale nieuznanym wielkiej gwiazdy sportu, wielkiego mistrza właśnie szermierza, który stwierdza, że on będzie taki jak jego ojciec i pokona wszystkich na swojej drodze, cokolwiek by się nie działo, łącznie ze swoim przyszywanym bratem, przyrodnim bratem. Po czym się okazuje, że przyrodni brat nie jest największym rywalem, jakiego mógł spotkać na swojej drodze. Największym rywalem jest Seiji. Ale życie, czy też imperatyw narracyjny w tym przypadku chciało, że oczywiście trafiają razem ze sobą do szkoły, która jest oczywiście bardzo prestiżową, prywatną, jednopłciową szkołą z internatem, żeby nie było. I zaczynają dzieć się rzeczy. I poza tym wątkiem romantycznym, który rozgrywa się, to jest taki slow burn. Oni nie są, to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, to jest raczej na zasadzie zrobię wszystko, żeby cię pokonać. Okej, dobra, nadal zrobię wszystko, żeby cię pokonać, ale cię lubię. Nadal zrobię wszystko, żeby cię pokonać, ale chyba bardziej niż cię lubię. Ale ten romans jest osadzony właśnie w tym takim radzeniu sobie z odrzuceniem, z tym, że nie jestem dość dobry, ale nie, że dla samego siebie, tylko dla osoby, którą uznałem, że po prostu jej opinia określa mnie samego. Jakby próby wyrwania się z tego mindsetu. Pokazuje też wykluczenie ekonomiczne, to czy Nikolas mógłby być lepszym szermierzem, gdyby miał więcej pieniędzy, czy tak naprawdę to by nic nie zmieniło, bo liczy się talent,
a może liczy się talent i trening, a może liczy się tylko trening i z każdego można zrobić szermierza. I tak naprawdę ten komiks nie daje na to odpowiedzi. I też pokazuje, co może z człowiekiem zrobić taki właśnie toksyczny, zgubny perfekcjonizm. A poza tym ma wspaniałe postacie tła, wspaniały drugi plan i też pokazuje, co się dzieje, kiedy szkoła jest jednopłciowa, jeszcze z internatem. Mamy między innymi postać Bobiego, który ma bardzo żeńską ekspresję. I tak naprawdę trudno jest mi powiedzieć, czy autorka pisała go jako komentarz społeczny właśnie do takich szkół, czy jako postać, która miała być trans, czy jako postać, która miała być niebinarna. Ale przez to, że jakby właśnie kwestia zaimków czy tożsamości płciowej nigdy nie wychodzi, to jednak traktuję to bardziej jako komentarz, że ta szkoła sobie poradzi i wepchnie cię w jakieś ramy. Nawet jeśli to nie są ramy uznawane powszechnie za odpowiadające. I oczywiście, że się nie wyrobię, ale na tyle, na ile zdążę, mamy jeszcze 3 seriale, które są właśnie takim sports fiction na ekranie, bardzo queerowym. I jednym z nich jest League of Our Own, wydany przez Amazon Prime, i tam też da się to obejrzeć, który jest adaptacją filmu z 92 pod tym samym tytułem i wyszło rok temu. I jak to wpisałam w content warnings, tam jest Ameryka lat 40, więc ostrzegam. I to taka Ameryka bardzo amerykańska. Ale opowiada to historię opartą na faktach, żeby było ciekawiej. Tworzenia się damskiej ligi baseballowej podczas II wojny światowej, kiedy no, panowie byli na froncie, więc tak trochę nie za bardzo mieli jak grać. Więc zamiast tego uznano, że może jednak damy szansę paniom. Może ktoś przyjdzie na to mecze. I jest tu cała plejada postaci queerowych. Najważniejszymi są tak naprawdę 3 główne bohaterki. Carson, którą poznajemy jako taką idealną i bardzo zakochaną żonę, taką idealną panią domu, która jednak korzysta z tego faktu, że mąż przebywa na froncie i postanawia zmienić swoje życie, bo zawsze po prostu jej największą pasją był baseball, więc bierze udział w naborze do drużyn tej pierwszej w historii kobiecej ligi baseballowej w Stanach. I tu jest mnie przynajmniej po tych 8 odcinkach, które dostaliśmy, trudno powiedzieć, czy Carson jest pisany jako postać biseksualna, czy jako panseksualna, czy jako lesbijka, która wypierała swoją tożsamość. Czasem mam wrażenie, że scenarzyści chyba sami trochę nie wiedzieli. Jest Greta Gil, która jest taką odrobinę queerową femme fatale, bo z jednej strony rzeczywiście uczy Carson poznawać samą siebie, czym jest różnica między zauroczeniem a miłością, jak mówić o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach, a z drugiej strony ona ewidentnie unika tego zaangażowanego, stałego związku. Jest wyprana z wiary, że istnieje jakieś szczęśliwe zakończenie, przynajmniej dla takich osób jak one. Przepraszam, nie ten slajd. I co najwyżej mogą liczyć właśnie na takie pojedyncze, szczęśliwe momenty, takie ukradzione chwile temu życiu. I jest Maxim, która jest absolutnie wybitną zawodniczką, a jednocześnie jej kariera jest non-stop stawiana pod znakiem zapytania. Czy to z powodu jej rasy, bo jest osobą ciemnoskórą, w Stanach lat 40. Czy z powodu jej pochodzenia, bo pochodzi z biednej religijnej rodziny, czy orientacji, którą ukrywa, żeby rodzina się nie dowiedziała zresztą. Ale jednocześnie dla niej zawsze na pierwszym miejscu stoi sport,
a nie przygodne uczucia i romanse. Jakby ona poświęciła, zrobiła już tyle, żeby być w miejscu, w którym jest, że nie pozwoli niczemu tego zniszczyć. I mamy tu pięknie pokazany krajobraz świata queerowego właśnie w latach 40. w Stanach. Te tajne kluby, o których mogli wiedzieć tylko wtajemniczeni, problematykę nalotów policji i przemocy policji. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. I pokazane dwa sprzeczne ze sobą, a jednocześnie trochę się dopełniające podejścia do przyszłości, wykazywane przez społeczność queerową, albo pesymistyczna, czyli właśnie to, że i tak nigdy nikt nas nie zaakceptuje, ale spróbujmy wykraść chociaż te parę chwil, parę momentów, parę miejsc dla siebie, a potem wróćmy do tego życia, które chce nasze społeczeństwo. Albo takie optymistyczne, że okej, teraz nie jest moment, ale może kiedyś przyjdzie, prędzej czy później muszą nas zaakceptować. I na przykład są wspomniane to, że te osoby same organizowały jakby prywatne ceremonie ślubne, żeby pokazać, że okej, może całe społeczeństwo nas nie akceptuje, ale są osoby, które zawsze będą obok, dla których zawsze, na których wsparcie zawsze możecie liczyć. I też jest kwestia tego, że z dala od rodzin i z dala właśnie od tego normalnego życia, no bo jednak podczas sezonu twoje życie biegnie trochę innym torem, no bo masz treningi, masz mecze, etc. To te zawodniczki, widać, że one poczuły się pierwszy raz w życiu wolne. Że mogły przestać wpisywać się w te sztywne ramy idealnej pani domu, w te narzucane na nie poglądy na temat kobiet, bycie strażniczkami domowego ogniska i mogły robić to, na czym się znają, co im sprawia radość, co im pomaga. I tak naprawdę bez względu na to, czego by panowie spikerzy na tych stadionach nie gadali, jakich głupot i jakich szowinistycznych, absolutnie obrzydliwych rzeczy, to na tym boisku wciąż liczyły się ich umiejętności, a nie orientacja seksualna, obrączka na palcu czy długość spódnicy. I ja widzę, że oczywiście mi się czas skończył, zanim się wyrobiłam, więc dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za prelkę. Ja już kończę nagrywanie i prelka była naprawdę super, szczególnie grafika tej prezentacji. No i to tyle. Dzięki.